Pracując z tematem pieniędzy, można czasami natknąć się na takie uczucie przerażenia, na myśl o tym, że można mieć dużą ilość pieniędzy. Logicznie wydaje się to nielogiczne, bo chcemy mieć większą ilość pieniędzy, aby nam się mogło lepiej żyć. Natomiast kiedy pomyślimy sobie o tym, że mamy dużą ilość pieniędzy, nagle pojawia się uczucie przytłoczenia, strachu, przerażenia. Niektórzy nawet opisują, że robi im się ciężko na klatce piersiowej, jakby coś im usiadło i dusiło i nawet nie można było przez to dobrze oddychać. Takie przekonanie czy takie uczucie może mieć różne swoje źródła. Najczęściej jest to przerażenie, że co ja zrobię z tą ilością pieniędzy? Nie mam umiejętności, żeby zarządzać tymi pieniędzmi. Że nie jestem wystarczająco dobry, aby zarządzać tymi pieniędzmi. Może być też zwykłe uczucie przerażenia wynikające z historii, które się słyszy, czy w świecie, czy w rodzinie, czy może w jakichś przeszłych pokoleniach w rodzinie, że ktoś miał dużą ilość pieniędzy i coś mu się z tego powodu stało, czy zostały mu te pieniądze zabrane, czy stracił je, czy okradziono go, czy może nawet ktoś stracił życie z powodu tego, że miał dużą ilość pieniędzy, bo są chciwe osoby, które po prostu zabrały te pieniądze. Więc czasami nie jest to takie oczywiste, że chcemy mieć dużo pieniędzy i nie ma ich, bo po prostu mam pecha. Czasami stoją za tym autentyczne lęki czy negatywne przekonania. Jeśli masz w sobie takie uczucie przytłoczenia czy przerażenia na myśl o tym, że masz dużą ilość pieniędzy, czy że mógłbyś zarabiać 4 razy tyle, niż w tym momencie zarabiasz w życiu, pozwól sobie przez chwilkę skontaktować się z tym uczuciem i zacznij pukać punkt gamma. I kiedy już jesteś w kontakcie z tym uczuciem przytłoczenia, ciężaru, przerażenia, zacznij opukiwać resztę punktów i powtarzaj. Punkt karate. Mimo że czuję to przerażenie, kiedy myślę o tym, że mógłbym mieć dużo pieniędzy. To nie jest bezpieczne mieć dużo pieniędzy. To akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo że jest mi tak ciężko, kiedy myślę o tym, że mam dużo pieniędzy. Co ja z tym wszystkim zrobię? Aż mi się ciężko oddycha, kiedy o tym myślę. To akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo że boję się mieć dużą ilość pieniędzy. Może boję się sukcesu. Może boję się być widoczny. Boję się zwracać uwagi. Boję się, że coś złego mi się stanie, kiedy będę miał dużo pieniędzy. Lepiej jest być bezpiecznym. To akceptuję siebie całkowicie i głęboko. I brew. Boję się dużych pieniędzy. Duże pieniądze są niebezpieczne. Duże pieniądze zwracają uwagę. A co będzie, jeśli stracę przyjaciół? Jeśli będą mi zazdrościć? Jeśli będę musiał się dzielić tymi pieniędzmi z innymi? Duże pieniądze to tyle obowiązków i odpowiedzialności. Czy chce mi się w ogóle tym wszystkim zajmować? Boję się, że moje życie się zmieni za bardzo. Dobrze jest tak, jak jest teraz. Nawet jeśli czasami mi brakuje tych pieniędzy. Boję się dużych pieniędzy. Boję się, że moje życie za bardzo się zmieni. Nie wiem, co zrobić z takimi dużymi pieniędzmi. Nie mam umiejętności zarządzania takimi pieniędzmi. Nigdy nie miałem takiego doświadczenia w życiu, aby być bardzo bogaty. Więc nawet nie wiem, jakby to było. Mam tą swoją komfortową strefę. Mimo że chciałabym mieć więcej pieniędzy, żeby mi się żyło lepiej,
boję się wyjść poza tą strefę. Kiedy myślę o tym, że jestem poza nią, czuję strach i przytłoczenie. Czuję ciężar na klatce piersiowej. I nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Wybieram spokój teraz. Może nie muszę od razu stawać się milionerem. Może nie muszę skakać na zbyt głęboką wodę. Może wystarczy, że zrobię mały krok poza moją strefę komfortu. Wolno mi iść do przodu i się rozwijać. Uwalniam to uczucie ciężaru i przytłoczenia. Wybieram przyjemne rozluźnienie w ciele i w klatce piersiowej. Zasługuję na dobre życie. Uwalniam ten strach przed dużymi pieniędzmi. Przecież to nie muszą być miliardy. Wystarczy, jak chociaż trochę mi się poprawi. A kiedy już tam będę i dojdę, to wtedy pomyślę o kolejnym kroku. Uwalniam to uczucie przytłoczenia i przerażenia. Pozwalam sobie na tyle, na ile jestem gotowy teraz. Wybieram, żeby to był przyjemny i gładki proces. Uwalniam to przekonanie, że nie poradzę sobie. Wybieram tyle, na ile mnie stać. I pozwalam sobie iść do przodu spokojnie i jednostajnie. Bo w pełni zasługuję na to, żeby mi było lepiej. Żeby żyło się prościej. Wybieram przyjemny relaks w klatce piersiowej. Pozwalam sobie oddychać głęboko. Uwalniam resztki tego strachu przed dużymi pieniędzmi. Wbrew, akceptuję siebie i swoją ścieżkę i to, że wolno mi mieć dobre pieniądze w życiu. Wcale nie muszę przesadzać. Pozwalam sobie na taki postęp, który jest dla mnie dobry i bezpieczny. Uwalniam się z tej komfortowej strefy, która mnie ogranicza i wybieram taki postęp do przodu, w którym się będę czuć przyjemnie i dobrze. I weź głęboki oddech.